Za nami pierwszy dzień Igrzysk 30. Olimpiady. Alek Kubiak, zapraszamy na raport olimpijski. Po wczorajszej wspaniałej ceremonii otwarcia, zwieńczonej nietypowym, aczkolwiek bardzo symbolicznym i zaskakującym zapaleniem znicza, przyszedł czas na rozdanie pierwszych medali. Od dzisiaj ponad 10,5 tysiąca sportowców od wczesnych godzin porannych aż do samego wieczora walczy o spełnienie swoich marzeń. A dla nas dzień ten rozpoczął się naprawdę fantastycznie. Już w pierwszej konkurencji Igrzysk mogliśmy zobaczyć na podium naszą reprezentantkę. A to wszystko za sprawą Sylwii Bogackiej. Polska strzelczyni wystrzelała najlepszy wynik eliminacji w konkurencji karabinku pneumatycznego na 10 metrów. Na 400 możliwych punktów zdobyła 399, czym rozbudziła nasze medalowe nadzieje już od samego rana. Swoje opanowanie i świetną formę Polka potwierdziła w finale. Prowadziła do siódmej kolejki, w ósmej serii wyprzedziła ją rekordzistka świata Chinka Yi Siling, a gdy chwilę później przed Bogacką znalazła się też Yu Dan, wydawało się, że pozostanie nam już tylko liczyć na utrzymanie brązowego medalu. Polka pokazała jednak ogromny spokój i wolę walki, co potwierdziła ostatnim decydującym strzałem w dziesiątej kolejce. Prawie perfekcyjny wynik 10,8 przy słabym strzale Chinki Dan pozwolił Bogackiej wywalczyć srebrny medal. Tak jak w Atlancie, już w pierwszej konkurencji igrzysk otwiera się nasz dorobek medalowy. Miejmy nadzieję, że liczbą medali też uda nam się dorównać tamtejszym igrzyskom. Nie mamy także nic przeciwko tak miłym niespodziankom, jak ta, której świadkami byliśmy dzisiaj. A warto dodać, że sama Sylwia Bogacka podkreśla, że jej koronną konkurencją jest strzelanie z trzech postaw. Już 4 sierpnia będzie więc miała okazję na powiększenie zdobyczy medalowej, zarówno swojej, jak i całej naszej reprezentacji. W woli uzupełnienia, dzisiaj w eliminacjach karabinku pneumatycznego na 10 metrów oprócz Bogackiej zaprezentowała się jeszcze Paula Brońska. Debiutująca w imprezie tej rangi zawodniczka w eliminacjach uzyskała 390 punktów, przez co została sklasyfikowana na 47. miejscu. Jeszcze kiedy trwały eliminacje strzelczyń, na Wembley Arenie pojawili się pierwsi badmintoniści, a wśród nich m.in. najbardziej utytułowany z polskiej kadry mixed Nadjeżda Zięba - Robert Mateusiak. Rywalami Polaków była japońska para Shintaro Ikeda - Reiko Shiota. Wielu ekspertów podkreślało, jak ważny jest to mecz w kontekście wyjścia z grupy, gdyż w tej fazie turnieju spotkania odbywają się w fazie grupowej. Biorąc pod uwagę fakt, że w tej samej grupie B jest jeszcze duńska para Nielsen-Pedersen, rozstawiona w całym turnieju z numerem 4, walka o drugie premiowane awansem miejsce najprawdopodobniej była stawką tego, jak się później okazało, zaciętego pojedynku. U zawodników obu ekip widać było pewną nerwowość, jaka towarzyszyła pierwszemu spotkaniu na olimpijskiej arenie. Proste błędy serwisowe, a także brak koncentracji w kluczowych momentach sprawiały, że wynik ciągle oscylował wokół remisu. Na szczęście więcej zimnej krwi zachowała bardziej doświadczona para polska, która wygrała całe spotkanie 21-18 i 22-20, dzięki czemu może z większym spokojem podejść do pojedynku z faworyzowanymi Duńczykami. Niestety nie możemy tego powiedzieć o pozostałych polskich badmintonistach, którzy zaprezentowali się dzisiaj w Londynie. Ważny mecz z Rosjanką Anastazją Prokopienko przegrała Kamila Augustyn, czym poważnie skomplikowała sobie sprawę awansu do 1/8 finału. Porażka w dwóch setach do 16 i 17 sprawia, że właściwie tylko cud może dać Polsce pierwsze miejsce w trzyosobowej grupie G, której rywalką Polki jest jeszcze rozstawiona z numerem 5 Dunka Tine Baum. Nie udało się też odnieść zwycięstwa męskiemu deblowi Michał Łogosz Adam Twalina, ale ich przegrana z rozstawioną z czwórką parą koreańską Kosung Hyun Yur Yeong Seon wstydu im nie przynosi, tym bardziej, że Polacy urwali wicemistrzom świata pierwszego seta, wygrywając do 17. Mimo późniejszych przegranych do 7 i 13, jest szansa na zwycięstwa w spotkaniach z parami z Indonezji i Tajlandii, które zapewniłyby awans do ćwierćfinału. Aż 6 osad wioślarskich zaprezentowało się nam dzisiaj na jeziorze Itondoni. Pierwsze do eliminacji przystąpiły nasze zawodniczki startujące w wyścigu czwórek podwójnych. Natalia Madaj, Joanna Leszczyńska, Kamila Soćko i Sylwia Lewandowska zajęły trzecie miejsce w swoim biegu, co sprawiło, że o awans do finału powalczą w repasażach. Taki sam los czeka naszą męską czwórkę wagi lekkiej. Wicemistrzowie olimpijscy z Pekinu dopłynęli do mety na 4. miejscu w swoim biegu. Dla nich jednak wygrany repasaż będzie przepustką dopiero do półfinału. O finał w dodatkowym biegu zmuszeni walczyć są też Polacy z ósemki ze sternikiem. Trzecie miejsce w swoim biegu sprawiło, że 30 lipca ponownie zobaczymy ich płynących po któreś z trzech pierwszych miejsc dających awans do upragnionego finału. Plan minimum wypełniła czwórka podwójna. Mistrzowie olimpijscy z Pekinu drugim miejscem w swojej serii zapewnili sobie udział w półfinale. Jest tam też także para Wojciech Gutowski i Jarosław Godek w konkurencji dwójek.
ćwierć finału jedynek awansował także Michał Słoma. O godzinie 11 czasu polskiego przez blisko 6 godzin wszyscy emocjonowaliśmy się wyścigiem ze startu wspólnego mężczyzn w kolarstwie. Konkurencji, w której już przed startem Brytyjczycy powiesili medal na szyi swojego najlepszego sprintera Marka Cavendisha. Relatywnie płaska trasa przy dobrej i stabilnej pogodzie miała zgodnie doprowadzić cały peleton do mety, gdzie rozprowadzony przez partnerów z kadry, w tym przez zwycięzcę tegorocznego Tour de France Bradleya Wigginsa, miał w cuglach zdobyć pierwsze złoto dla gospodarzy. Niestety dla nich taktyka ta okazała się błędna. Pracujący na cały peleton Brytyjczycy nie zdołali doścignąć ucieczki, która wykorzystując nieliczne podjazdy, szybko wypracowała sobie około minutową przewagę. Niespodziewanie na kilka kilometrów przed metą do przodu wyrwała dwójka kolarzy, która między sobą rozegrała kwestię złotego i srebrnego medalu. Sensacyjnym zwycięzcą okazał się doświadczony Kazach Aleksander Vinokurov, a tuż za nim do mety dojechał Kolumbijczyk Rigoberto Urán. Sprinterski finisz o trzecie miejsce wygrał Norweg Alexander Kristoff. Cavendish ostatecznie został sklasyfikowany na 29. miejscu, a realizatorzy na kilka kilometrów przed metą uporczywie pokazywali poszczególnych kolarzy brytyjskich, którzy wyczerpani jazdą na przodzie peletonu sukcesywnie zjeżdżali na ostatnie miejsca, symbolizując klęskę brytyjskiego kolarstwa w wyścigu z metą pod pałacem Buckingham. Polacy chyba wyraźnie licząc na to, że Brytyjczycy jednak doprowadzą do finiszu z peletonu, nie brali udziału w żadnej z ucieczek. Ostatecznie najwyżej z naszych reprezentantów został sklasyfikowany Michał Kwiatkowski na 60. miejscu. 84. był Maciej Bodnar, który w pierwszej części wyścigu uczestniczył w niegroźnej kraksie. Michał Gołaś nie dojechał do mety. Ogromne nadzieje wiązaliśmy z występem naszych florecistek. Polki, które jako uczestniczki turnieju drużynowego wystawiły do indywidualnej rywalizacji trzy zawodniczki, rozpoczynały walkę od 1/16 finału. Jako pierwsza na planszy pojawiła się debiutantka Martyna Smoracka. Mimo wyrównanej pierwszej rundy, w kolejnych dała się zdominować Rosjance Gafurtianowej i ostatecznie przegrała ten pojedynek 8-15. Niestety jej los podzieliła także Małgorzata Wojtkowiak, która w takim samym stosunku uległa Chince Chen Yin-Yan. Oto, aby nie powtórzyła się sytuacja z Pekinu, kiedy wszystkie nasze florecistki odpadły w 1/16, walczyła dziewiąta w rankingu światowym Sylwia Gruchała. Polka za przeciwniczkę miała zdecydowanie niżej notowaną Japonkę Kanae Kehate. Niestety brak celności oraz zimnej krwi w decydujących sytuacjach sprawił, że to Japonka po zwycięstwie 9-8 mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy, a polskim florecistkom nie pozostało już nic innego, jak skupić się na czekającym je jeszcze turnieju drużynowym. Tam murowanymi kandydatkami do złota będą Włoszki, które dzisiaj zajęły całe podium w rywalizacji indywidualnej. Triumfowała Elisa Di Francesco przed Arianą Errigo. Z brązem do kraju wróci prawdziwa legenda tej konkurencji, Valentina Vezzali. Kontynuując temat Polaków na olimpijskich arenach, nie sposób nie wspomnieć o dzisiejszym polskim dniu na kortach Wimbledonu. Jako pierwsza zaprezentowała nam się młodsza z sióstr Radwańskich. Polka potwierdziła swoją wysoką formę z ostatnich tygodni, wygrywając Niemkom Monon Bartel 6-4, 6-3. W kolejnej rundzie na Urszulę czeka już tegoroczna mistrzyni Wimbledonu, Serena Williams. Niestety zwycięstwo Uli to ostatnia dobra wiadomość, jaka dotarła do nas z kortów olimpijskich. Klaudia Jans-Ignaciek i Alicja Rosolska przegrały po walce z rosyjskim deblem Maria Kirylenko Nadia Pietrowa 7-6, 3-6, 2-6 i pożegnały się z igrzyskami. Ich los niespodziewanie podzielił też rozstawiony z czwórką debel Mariusz Fürstenberg Marcin Matkowski. Finaliści zeszłorocznego US Open sprawili nam niemiłą niespodziankę, przegrywając hiszpańską parą David Ferrer Feliciano Lopez 6-7, 7-6, 6-8. Na koniec zmagań Polaków na kortach Wimbledonu mogliśmy zobaczyć Łukasza Kubota, którego przeciwnikiem był Bułgar Gregor Dimitrov. Polak nie zrewanżował mu się za niedawną porażkę w turnieju ATP w Stade i przegrał także tym razem 3-6, 6-7. Już w pierwszym dniu igrzysk rozdano 4 komplety medali w pływaniu. We wcześniejszych eliminacjach zaprezentowało się 4 Polaków, jednak żadnemu z nich nie udało się przebrnąć dalej. Otylia Jędrzejczak czasem 59-31 zajęła 25. miejsce w eliminacjach wyścigu na 100 metrów motylkiem, przez co nie udało jej się awansować do półfinału. Jej los podzielił Dawid Szulich, któremu czas 1:02,07 wystarczył do zajęcia zaledwie 32. miejsca. O bezpośredni awans do finału walczyli Mateusz Sawrymowicz na 400 metrów dowolnym i Karolina Szczepaniak na 400 metrów zmiennym.
Ten pierwszy stal ten traktował jako przetarcie przed wyścigiem na 1500 metrów, choć czas 3 minuty 53 sekundy i 33 setne jest daleki od jego rekordu życiowego. Złoto w tej konkurencji zdobył Chińczyk Sun Yang, który wyprzedził obrońcę tytułu Koreańczyka Parka Takwana. Brąz przypadł Amerykaninowi Peterowi van der Kajowi. W wyścigu na 400 metrów z tylem zmiennym kobiet odległe 31 miejsce zajęła wspomniana Karolina Szczepaniak. Nową mistrzynią olimpijską dzięki kapitalnej końcówce kraulem została Chinka Ye Shiwen, która jednocześnie ustanowiła nowy rekord świata, przepływając ten dystans 4 minuty 28 sekund i 43 setne. Srebro dla Amerykanki Elizabeth Bejcer, a brąz dla kolejnej Chinki Li Kwon-su. Wielką sensacją jest brak medalu w tej samej konkurencji wśród mężczyzn dla Michaela Phelpsa. Pływak wszechczasów już w eliminacjach pokazał, że nie jest w najlepszej formie, awansując do finału z ostatnim ósmym czasem. Tam klasą dla siebie był jego rodak Ryan Lochte. Niespodziewanie przed Phelpsem finiszowali także Brazylijczyk Thiago Pereira i Japończyk Kosuke Hagino, co sprawia, że Amerykanin nie zbliżył się jeszcze do rekordu medalowego Larisy Łatwiny. Ostatnie dziś medale na basenie wywalczyły Australijki, które w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym zwyciężyły z nowym rekordem olimpijskim. W składzie zwycięzczyń popłynęły Alicia Kurz, Kate Campbell, Brittany Ermsley i Melanie Schlanger. Srebro przypadło Holenderkom, a brąz Amerykankom. Dzisiaj rozdano też medale m.in. w łuczniczym turnieju drużynowym mężczyzn. Dopiero trzecie miejsce wywalczyli faworyci z Korei Południowej. Złoto przypadło Włochom, którzy w finale pokonali Amerykanów 219 do 218. O medale walczyli już także judocy, na razie w kategoriach, w których nie ma Polaków. Wśród kobiet w wadze do 48 kg triumfowała Brazylijka Sara Menezes, która w finale uporała się z Rumunką Aliną Dumitru. Z brązem zakończyły zawodniczki z Węgier i Belgii, odpowiednio Ewa Czernowiczki i Charlene Van Smith. W najlżejszej wadze u panów do 60 kg najlepszy okazał się Rosjanin Arsen Garstian, który w finale pokonał Hirakiego Hiraoke z Japonii. Trzecie miejsce zajęli Brazylijczyk Felipe Kitadai i Uzbek Rishov Sobirov. Rozdano także medale w najlżejszej wadze wśród zawodniczek podnoszących ciężary. Najlepsza z wynikiem 205 kg w uboju okazała się Chinka Wang Qingguang. Druga była Japonka Hiromi Miyake, a trzecia Yang Chunhua z Korei Północnej. Ostatni rozdany dziś komplet medali to strzelcy, którzy rywalizowali w pistolecie pneumatycznym na 10 metrów. Olimpijskie złoto przypadło Koreańczykowi Jinowi Jongkohowi, który wyprzedził Włocha Lukę Tessoniego i Serba Andrija Zlaticia. Aby dopełnić występy Polaków na olimpijskich arenach pierwszego dnia igrzysk, należy wspomnieć o naszych siatkarzach plażowych, którzy przegrali swój pierwszy mecz w grupie z Łotyszami Samoilow i Sorokincem 1-2 w setach, czym skomplikowali sobie nieco sytuację w grupie. Warto przypomnieć, że ich przeciwnikami są przecież także rozstawieni z czwórką Amerykanie Gibb i Rosenthal. Do finału gimnastycznego wieloboju udało się także awansować Romanowi Kuleszy, który zajął w kwalifikacjach 28. ostatnie premiowane awansem miejsce. W turnieju tenisa stołowego do swoich pierwszych spotkań stanęli reprezentanci Polski. Wang Zhengyi po zaciętym siedmiosetowym pojedynku pokonał Brazylijczyka Hugo Hoyame i awansował do drugiej rundy, gdzie zmierzy się z doświadczonym Hiszpanem Hezbenem. Podobny horror zafundowała nam także Natalia Partyka, która po wyczerpującej walce pokonała 4-3 Dunkiem Jeskow i w trzeciej rundzie zmierzy się z reprezentującą Holandię Lidzie. Trwają oczywiście ciągle wstępne fazy turniejów w grach zespołowych. W rozegranych dzisiaj spotkaniach koszykówki kobiet zwycięstwa odniosły Amerykanki, Turczynki i Chinki w grupie A oraz Rosjanki i Francuzki w grupie B. Rozegrano też pierwsze spotkania w turnieju piłki ręcznej pań. Zwycięstwa odniosły reprezentacje Rosji, Brazylii, Czarnogóry, Korei Południowej, Francji i Danii. W turnieju siatkarek mogliśmy oglądać zwycięstwa faworytek z Japonii, Rosji, Włoch, Chin i Stanów Zjednoczonych. Za to w rywalizacji piłkarek nożnych do ćwierćfinałów dzięki zwycięstwom zbliżyły się m.in. Brazylijki, Brytyjki, Kanadyjki, Amerykanki i Francuzki. To już wszystko w tym podsumowaniu, w którym starałem się streścić Wam wydarzenia pierwszego dnia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Jutro czekają nas kolejne wielkie emocje, miejmy nadzieję, że także i medale. Na londyńskich arenach zobaczymy m.in. Agnieszkę Radwańską, Pawła Zagrodnika, Grzegorza Kilianka czy duet Mateusz Kuśmierewicz-Dominik Życki. Zapraszamy bardzo do śledzenia wszystkich wydarzeń na bieżąco za pośrednictwem naszego portalu igrzyska24.pl. Ja już się z Wami żegnam, Arek Kubiak, do usłyszenia.